Cześć, witajcie serdecznie ponownie z Yellow Studio. Dzisiaj chciałbym Wam opowiedzieć o drużynie sportowej i nie będzie to Big Yellow Food Adventure Team. Jakoś w lipcu 2018 roku na biegunie, wtedy się nazywał Ruchome Piaski, czyli ta letnia edycja, pojawiła się dosyć specyficzna drużyna. Było to Ninja Warrior Team, dzieciaki w wieku jakieś 6, może 10 lat, ubrani wszyscy w takie same stroje, mega fajnie zgrani, pod dowództwem swoich tam trzech bodajże czy czterech trenerów. Wszystko to wyglądało naprawdę bardzo fajnie. Okazało się, że jak wystartowali, to no, pokonywali przeszkody często lepiej niż większość dorosłych, a na pewno już z tej fali open czy też rodzinnej. No więc pomyślałem, że dlaczego by nie zorganizować takiej drużyny w Trójmieście. Byłaby to druga drużyna w Polsce w ogóle, o dziwo. Bardzo dużą popularnością cieszyły się u nas treningi takie rodzinne, gdzie rodzice z dziećmi trenowali do biegów przeszkodowych. Oczywiście one były ukierunkowane na dzieci i na młodzież, żeby te dzieci miały jak największą frajdę. Natomiast no nie było drużyny ani samych zajęć specyficznie kierowanych dla dzieci. Powstała więc drużyna Gorillas OCR. Gorillas OCR ruszyła gdzieś koło listopada, chyba tak, listopada 2018 roku. Już na pierwszych zajęciach się kilkanaście dzieciaków zjawiło i właściwie trenują do dzisiaj. Na początku trenowaliśmy dwa razy w tygodniu, ale z tego względu, że przyszła zima, było ciemno, nie wszyscy rodzice mogli przywozić swoje dzieci na zajęcia, więc na razie trenujemy raz w tygodniu, w niedzielę oczywiście w Adventure Parku Kolibki, bo to jest najlepsze miejsce do trenowania OCR-ów w północnej Polsce, co najmniej, jak nie w Polsce. Poprosiłem o współpracę Adama Zagórskiego, który ma już na koncie bardzo wiele fajnych projektów takich sportowych i biegowych. Oczywiście się zgodził, więc do dzisiaj on jest trenerem głównym jakby tych dzieciaków. I po zaledwie 4 miesiącach, bo tyle te dzieciaki trenują, już widzę fajną rzecz, która się pojawiła odnośnie wychodzenia ze strefy komfortu tych dzieci na zajęciach. Kiedyś to było błoto, było jakimś takim, lepiej omijali, teraz cisną przez pierwsze lepsze kałuże, niczym się nie przejmują i naprawdę no, wygląda to całkiem nieźle. Oczywiście małe dzieciaczki, więc jeszcze problem duży z pokonywaniem przeszkód, natomiast wydaje mi się, że zaczynając z wieku 5, 6 czy tam 7 lat, one będąc nastolatkami będą 100, 200, 300 razy sprawniejsze niż ich rówieśnicy. Przez to właśnie, że regularnie trenują, bawią się na tych przeszkodach. Oczywiście przy pełnej asekuracji trenera, czy też osób, które mu pomagają, a często i rodzice się angażują w ten trening. Natomiast myślę, że za parę lat mocno to zaowocuje. Do drużyny można się oczywiście zapisać tak po prostu, przyjść na pierwsze darmowe zajęcia, później podpisujemy umowę, dzięki której dzieciak może uczestniczyć w takich zajęciach, więc jeśli chcecie, żeby wasze dzieci brały udział w takich zajęciach, no to serdecznie zapraszam, wystarczy przyjść na zajęcia, one się odbywają w niedzielę o godzinie 15 w Kolibki Adventure Parku. Oczywiście, jak się można było spodziewać, ja strasznie dbam o wizerunek takich projektów moich, więc każdy dzieciak, który się zapisuje do drużyny, otrzyma taką koszulkę z logiem oczywiście Gorillas OCR. Jest cała linia rzeczy, ciuchów wyprodukowanych przez Barbarians dla nas, więc nawet rodzice mogą zaopatrzyć się w bluzy, kibicować swoim małym wojownikom. I pierwszy start, znaczy pierwszy start już mamy za sobą, bo startowaliśmy w biegunie w zeszłym roku, natomiast pierwszy start w tym sezonie, oczywiście biegun Chlupot w butach, 23 marca. Możecie się zapisać. Dzieciaki na pewno tam pobiegną, a ja Was zapraszam na fanpage'a. Poniżej w opisie oczywiście jest link Gorillas OCR. Śledźcie i kibicujcie, bo to są naprawdę, tak jak się troszeczkę z tego śmiejemy, ale no troszeczkę w tym racji jest, że to są przyszli mistrzowie OCR w Polsce. Raz, dwa, trzy!